Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszej sesji. Dzisiejsza sesja, która jest już widzicie Państwo, 66 sesją Rady Powiatu. Już tak dużo tych sesji, że już mi się zaczynają te liczby mylić. Szanowni Państwo, oficjalnie otwieram 66 sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Sesja została zwołana na podstawie artykułu 15 ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, ale na podstawie ustępu 9 tejże ustawy została wprowadzona zmiana, o której panowie radni wiedzą, o której będę mówił przy ostatnim punkcie, kiedy będziemy uchwalać te właśnie uchwały. Bardzo serdecznie witam wszystkich gości na naszej sesji. I tak, nie wiem, czy jest pan Leszek Potorski, nie ma chyba, ale miał właśnie być. Bardzo serdecznie panią Piorun Barbarę, też nie widzę pani Basi. Bardzo serdecznie witam pana Marcina Kazimierczuka, który jest zastępcą dyrektora oddziału terenowego w Olsztynie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jest też radnym województwa warmińsko-mazurskiego. Bardzo serdecznie witamy pana dyrektora. Nie widzę, czy jest pan Bernard Tomaszewski, koordynator sekcji zamiejscowej KOWR-u tu w Bartoszycach. Bardzo serdecznie witam panią Justynę Zdolską, kierownika powiatowego zespołu doradców. Serdecznie witam. Bardzo również witam panią Agnieszkę Kobryń, przewodniczącą Rady Powiatu Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Bardzo serdecznie witam pana dyrektora szpitala powiatowego, pana Sławomira Wójcika. Serdecznie witam. Bardzo serdecznie witam również dyrektorów DPS-ów. Nie będę w tej chwili wymieniał z imienia i nazwiska, ponieważ zrobi to za chwileczkę pan starosta, ponieważ dzisiejsza sesja rozpocznie się taką uroczystością, o której zresztą pan starosta za chwileczkę powie, ale zanim rozpoczniemy obrady i zanim zaczniemy się tutaj zajmować procedowaniem i tą uroczystością, to ja pozwolę sobie sprawdzić w tej chwili kworum. To znaczy chodzi o to, czy wszyscy radni są, czy możemy podejmować prawomocne uchwały. Dlatego bardzo proszę w tej chwili radnych o przyciśnięcie zakładki kworum. Chciałbym po prostu sprawdzić, ilu nas jest. Pan Marcin Przybysz jest oczywiście, ale online nie ma. Fizycznie jest. Chwileczkę poczekajmy. To są takie właśnie zawiłości, jakie się na sesji zdarzają. Już jest, tak jest. Dobrze, stwierdzam, że jest obecnych 16 radnych na dzisiejszej sesji. Nieobecny jest pan radny Zbigniew Szyszka, czym nie jesteśmy zdziwieni. Szanowni Państwo, 21 listopada był taki ważny bardzo dzień, czyli dzień pracownika socjalnego, dobrze mówię. I w związku z tym zostały wręczone nagrody i my też chcieliśmy uczcić tutaj przede wszystkim panie dyrektorki DPS-u i dlatego ja bardzo proszę w tej chwili pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o zabranie głosu w tej właśnie sprawie. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję panie przewodniczący.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, przepraszam, że tak dzisiaj się nie przywitałem z kolegami, ale zabrakło czasu. Także witam Was tutaj bardzo serdecznie w takiej licznej grupie na naszej sesji. Już 66 z tego, co Pan Przewodniczący zdołał nam tutaj przekazać. Szanowni Państwo, tak jak wspomniano, 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Myślę, że jest to, śmiało można to nazwać świętem pracowników socjalnych, dlatego że są to osoby i ludzie, którzy poświęcają się, krótko mówiąc, dla drugiego człowieka i pomagają tym wszystkim, którzy są w potrzebie. Szanowni Państwo, nasze obchody odbyły się również już, ale w związku z faktem, że nasze domy pomocy społecznej zostały nagrodzone przez pana wojewodę, to, a zasługa w tym przede wszystkim wydaje mi się szefów tych placówek, to i my tutaj postanowiliśmy pokazać Państwu te osoby i również podziękować za pracę, za wkład pracy, jaki został włożony w to, że takie nagrody pan wojewoda przyznał. I tutaj muszę powiedzieć tak, że dwa domy pomocy społecznej, Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku i Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku zostały uhonorowane przez pana wojewodę jako całościowo, jako domy pomocy społecznej działające w sposób bardzo dobry na terenie naszego województwa i szczególnie w tych trudnych czasach covidowych. Indywidualną nagrodę jako dyrektorka takiego Domu Pomocy Społecznej otrzymała pani Maria Kubuszewska z Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. No i został nam jeszcze Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie, gdzie, szanowni Państwo, ta nagroda pana wojewody ten dom ominęła, ale problemy, jakie tam są, chyba są największymi problemami, jakie my mamy w swoich domach pomocy społecznej. I praca pani dyrektor jest tą pracą równie ciężką jak pozostałych. W związku z czym tutaj starosta postanowił wszystkich Państwa na czele, że tak powiem, z szefową tego całego biznesu, panią dyrektor PCPR-u Brygidą Adamaitis, uhonorować również swoją nagrodą finansową. I te nagrody już tam zostały do Państwa przesłane. Te panie, które odebrały dokumenty, to już wiedzą. Tutaj za chwilkę ja poproszę panie do siebie i również wręczę im te nagrody, ale też i gratulacje z tego powodu, właśnie z okazji tego święta. I myślę, że warto, żeby nasze społeczeństwo, nasi mieszkańcy poznali te osoby, które w czasach bardzo trudnych no, wykazały się naprawdę wielkim hartem ducha, zaangażowaniem, no i pokazały, że ta praca, którą wykonują, jest tą pracą, którą bardzo lubią, którą kochają, czyli ktoś, kto lubi, kocha drugiego człowieka, myślę, że sprawdzi się na tych najtrudniejszych stanowiskach, a niewątpliwie praca pracowników socjalnych jest niezwykle trudną pracą i nie wszyscy tak naprawdę mogą temu podołać, więc za to bardzo dziękuję panią dyrektorką, proszę również jeszcze raz o przekazanie tych naszych tutaj życzeń, gratulacji w imieniu zarządu, w imieniu całej Rady Powiatu za ten wkład pracy, który został włożony, za wykonanie tego wszystkiego, co narzuciło na nas to brzemię, takie poważne brzemię niestety tej fali covidowej. Być może już dzisiaj będziemy z tego wychodzili, bo tu jadąc do pracy słyszałem komunikat, że tych zakażeń covidowych już jest bardzo niewiele, tam około 390, a znowu kilka tysięcy zakażeń jest grypowych. No i wszyscy zachęcają do tego, żeby się szczepić, to ja z tej mównicy skorzystam również z tego, z tej możliwości i poproszę, żebyście Państwo wzięli to pod uwagę, że grypa też jest bardzo ciężką i trudną chorobą. Ale dosyć już o tych smutnych sprawach. Ja bardzo serdecznie poproszę w takim razie do siebie wszystkie nasze panie i jednego pana. Szanowni Państwo, bo mamy cztery domy pomocy społecznej i jeden ośrodek centrum opiekuńczo-mieszkaniowy. To tutaj, którego kierownikiem jest pan Darek Fidrych. I tak, to pani dyrektor Brygida Adamaitis, poproszę panią Beatę Wolską, poproszę panią Wioletkę Wach, poproszę panią
siostrę dyrektor, Małgorzatę Napiórkowską, siostrę Arkadię, tak, bo to tak jest siostrą o takim imieniu. Poproszę panią Danutę Bill, bo to też jest pani dyrektor naszej placówki opiekuńczo, właściwie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zapraszam tutaj do siebie. Czy wszystkie panie poprosiłem? Nie, no panią Brygidę, panią Brygidę prosiłem już na samym początku. I jest pani Maria jeszcze z nami. Tak jest. Pani Brygido, bardzo proszę. A ja chciałem na początku. No widzicie, bunt załogi, moi drodzy. No ale trudno. Szanowni Państwo, no cóż, jeszcze raz, w imieniu swoim, w imieniu zarządu, w imieniu, myślę, tutaj nas wszystkich, Rady Powiatu, składamy Państwu bardzo serdeczne podziękowania za pracę, jaką wkładacie codziennie. I zresztą dzień, jak to się mówi, świątek, piątek i niedziela, jesteście w zasadzie na posterunku. I za to bardzo serdeczne podziękowania, myślę, że duże oklaski również z tej okazji. My przygotowaliśmy tutaj takie podziękowania dla Państwa wszystkich. Ja jedno odczytam. Do tego jeszcze takie piękne kwiaty, które zaraz tutaj Państwu będziemy wręczać. Więc z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przekazujemy wszystkim pracownikom pomocy społecznej wyrazy uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi. Praca socjalna to służba na rzecz drugiego człowieka, ale też walka, odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć niejeden trudny los ludzkiego życia. Dziękujemy po stokroć za wrażliwość, empatię, umiejętność poszanowania godności człowieka, a także za ogromny trud włożony w wykonywaną pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Niechaj pomoc drugiemu człowiekowi stanie się dla Państwa prawdziwym spełnieniem przynoszącym osobistą satysfakcję. W podpisie starosta i przewodniczący Rady Powiatu Bartoszyce, 29 listopada 2022 roku. I tutaj zaczniemy tak właśnie od pani Brygidy Adamajkis, bo to akurat dla niej serdeczne podziękowania i gratulacje. Pani siostra Arkadia Małgorzata Napiórkowska w cywilu, gratulacje. Pani Beata Polska, szefowa. Mogą być brawa przy każdej okazji, słuchajcie, nigdy brawa. To siądźcie, tak, no bo nic nie widzą, bo kamera nie nagra, a to chodzi o to, żeby to było naprawdę widoczne. Pani Danusia Bill. Pani Wioletka Wach, tu jest. Także dziękujemy bardzo serdecznie. Pani Brygida prosiła jeszcze o dwa słowa. Ja oczywiście pozwolę sobie w imieniu wszystkich nagrodzonych serdecznie podziękować za te życzenia, za nagrody, które Państwo nam przeznaczyliście, za prześliczne kwiaty, ale przede wszystkim za te wyrazy uznania, bo rzeczywiście praca pomocy społecznej ostatnimi czasy jest pracą bardzo trudną.
wymagającą, odpowiedzialną i na co dzień trochę nam tego uznania brakuje, także cieszymy się bardzo z tego, co nas tu dzisiaj spotkało. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy i życzymy Państwu wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękuję zatem bardzo i proszę Panie Przewodniczący o dalsze prowadzenie naszej sesji. Dziękuję bardzo. Ja również dołączam się do tych wszystkich życzeń. To bardzo, bardzo odpowiedzialna praca. Szanowni Państwo, za chwileczkę jeszcze zatwierdzimy porządek obrad. Może od razu, tak szybciutko, bo Szanowni Państwo, porządek obrad wszystkim Państwu został przedstawiony. I jak Państwo wiecie, na podstawie artykułu 15 ustęp 9 ustawy o samorządzie powiatowym porządek lekko został zmieniony. Ja Państwu przeczytam w tej chwili porządek ten obrad i spróbujemy po prostu go zatwierdzić. Proponowany porządek obrad wygląda w następujący sposób. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 66 Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, zatwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu 63, 4 i 5 sesji Rady Powiatu. Informacja z posiedzeń zarządu powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Następnie blok rolniczy, odpowiem za chwilę powiem. Punkt siódmy, podjęcie uchwał w sprawach. I tu będą zmiany w budżecie powiatu, potem będą zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu. Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały 14/73/08. Już dalej nie będę czytał. I sprowadzenie zmian w uchwale 54/257 z 2022 roku. To jest ta uchwała, o której powie nam pani dyrektor Brygida Adamaitis potem, która została wprowadzona. Sprawy różne, zamknięcie obrad 66 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. I zadaję w tej chwili pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanego przeze mnie porządku obrad? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Czekamy na otwarcie panelu głosowania. Jest. Stwierdzam, że jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sesji ten porządek został zatwierdzony. Szanowni Państwo, dzisiejszym takim czołowym tematem sesji jest rolnictwo. Rolnictwo jest to ważny temat, tym bardziej, że powiat bartoszycki jest powiatem rolniczym. Ten punkt jest w punkcie szóstym, ale jeśli ja nie usłyszę sprzeciwu radnych, myślę, że nie usłyszę, to bardzo bym poprosił, bo prosił o to pan doktor Marcin Kazimierczuk, który reprezentuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który prosił, żeby wystąpić na początku, ponieważ jest radnym Sejmiku Wojewódzkiego i ma dzisiaj jeszcze sesję Sejmiku. Dlatego jeśli nie usłyszę sprzeciwu i nie widzę tego sprzeciwu, tak, jeśli tak? Jest sprzeciw. Dlatego, że musieliśmy zmienić porządek obrad, a ja chciałbym swoje sprawozdanie przeczytać w tej chwili. I ten cały blok jest do dyspozycji pana przewodniczącego. Tak, to bardzo proszę w takim razie. Czyli w tej chwili robimy informacja z posiedzeń zarządu powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Zgodnie z przyjętym bardzo porządkiem proszę, obrad. Zgodnie z porządkiem obrad. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Sprawozdanie Wysoka Rado, sprawozdanie z działalności zarządu powiatu pomiędzy 63 a 66 sesją Rady Powiatu, to jest 26 października a 29 listopada 2022 roku. W powyższym okresie zarząd obradował na 7 posiedzeniach. To jest w dniu 28 października,
i w dniach 8, 10, 15, 17, 22 oraz 29 listopada 2022 roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 165 łamane na 474 łamane na 2022 z dnia 28 października 2022 roku w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. I tutaj uchwała została uchylona przez uchwałę 169 łamane na 485 łamane na 2022 z dnia 17 listopada 2002 roku. Uchwała nr 165 łamane na 475 łamane na 2022 z dnia 28 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu bartoszyckiego w 2023 roku. Termin składania ofert na realizację wyżej wymienionego zadania zakończył się w dniu 23 listopada 2022 roku. Uchwała 165 łamane na 476 łamane na 2022 z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zatwierdzenia treści protokołu z rokowań dotyczących nabycia nieruchomości w drodze darowizny od gminy miejskiej Bartoszyce. Protokół z rokowań dotyczący nabycia w drodze darowizny zabudowanej działki w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Uchwała 165 łamane na 477 łamane na 2022 z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok. Konsultacje trwały do 10 listopada 2022 roku i roczny program współpracy został przedłożony do zatwierdzenia w formie uchwały pod dzisiejsze obrady sesji. Uchwała 166 łamane na 478 łamane na 2022 z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostce organizacyjnej powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważniono tutaj dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc do wykonywania tych czynności. Uchwała 166 łamane na 479 łamane na 2022 z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz gminy Bartoszyce gruntu znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej. Zarząd wyraził tutaj zgodę na użyczenie gminie Bartoszyce gruntu znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1960N Wyręba Kiersity Tolko w celu montażu wiaty przystankowej. Uchwała 167 łamane na 480 łamane na 2022 z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2023-2036. Kolejna uchwała nr 167 łamane na 481 łamane na 2022 z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2023. I tutaj zarząd podjął uchwały i przekazał je Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Bartoszyckiego w dniu 14 listopada 2022 roku. 24 listopada 2022 roku otrzymano pozytywne opinie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Uchwała nr 168 łamane na 482 łamane na 2022 z dnia 15 listopada 2022 w sprawie przystąpienia do realizacji priorytetu trzeciego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Do programu tego przystąpiło Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Górowie i Ławeckim oraz Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Uchwała nr 168 łamane na 483 łamane na 2022 z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie wydania opinii dla zadania pod nazwą przebudowa odcinka drogi gminnej nr 119010N w gminie Górowo i Ławeckie i to jest trzeci etap tej przebudowy. Zarząd tutaj pozytywnie zaopiniował wyżej wymienione zadanie. Uchwała nr 168 łamane na 484 na 2022 z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych oraz udzielenia pełnomocnictwa i zarząd wyznaczył Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc do realizacji zadań inwestycji drogowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach właśnie wyżej wymienionego programu oraz upoważnił dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Karola Łomeckiego do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu powiatu bartoszyckiego. Uchwała 169 łamane na 485 łamane na 2022 z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach. I tu zarząd dokonał wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego szpitala za rok 2021 i rok 2022. Uchwała 169 łamane na 486 łamane na 2022 z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie zatwierdzenia treści protokołu uzgodnień dotyczącego kupna sprzedaży działki nr 381 w obrębie nr 4 miasta Bartoszyce. Protokół uzgodnień dotyczący kupna działki przy ulicy Lipowej w Bartoszycach został przyjęty. Uchwała 170 łamane na 487 łamane na 2022 z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego w jednostce organizacyjnej powiatu. I na wniosek dyrektor DPS w Bisztynku zarząd wyraził zgodę na likwidację systemu alarmowego z uwagi na jego zużycie. Uchwała 170 łamane na 488 łamane na 2022 z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi bartoszyckiemu. Na wniosek dłużnika zarząd dokonał umorzenia w wysokości 4368,30 zł. Uchwała 170 łamane na 489 łamane na 2022 z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego. Zarząd powołał komisję w celu zaopiniowania ofert złożonych na realizację w 2023 roku zadania publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej. I uchwała 171 łamane na 490 łamane na 2022 z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu bartoszyckiego w roku 2023. Zarząd dokonał wyboru oferty Fundacji Intervivos z Warszawy, która w ocenie komisji zdobyła najwięcej punktów spośród 6 złożonych ofert. Tradycyjnie w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swoich posiedzeniach zajmował się sprawami właśnie związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Ja dziękuję bardzo Panie Przewodniczący i już nie przeszkadzam. Nie, Pan nie przeszkadza Panie Starosto. Pan bardzo merytorycznie nam tutaj wszystko opowiedział. Szanowni Państwo, ja jeszcze tak od razu przy okazji, bo to był jeszcze punkt czwarty po drodze, czyli przyjęcie protokołu obrad poprzednich sesji, w związku z tym, że nie usłyszałem żadnych uwag, więc traktuję, że radni te protokoły 63, 64 i 65 sesji przyjęli. Tak? Tak. Dobrze. Wobec tego już wracamy do Pana Dyrektora Marcina Kaźmierczuka, który jest zastępcą dyrektora terenowego w Olsztynie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, o zabranie głosu. Przypomnę, bardzo proszę Panie Dyrektorze, przypomnę tylko, że rozpoczynamy w tej chwili blok rolniczy dzisiejszej sesji. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Radni, Szanowni Goście, ja bardzo przepraszam, że wysforuje się na początek, ale tak jak Pan Przewodniczący powiedział, dzisiaj mamy też sesję sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, a jeszcze tam muszę dotrzeć i w tej sesji wziąć udział, a że Pan Przewodniczący zaprosił mnie dzisiaj na to spotkanie, żebym przedstawił takie roczne sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, to też czułem się w obowiązku, żeby tutaj do Państwa przybyć i takie sprawozdanie przedłożyć. Jeśli chodzi o oddział terenowy, który ma pod sobą województwo warmińsko-mazurskie, to przede wszystkim obowiązują nas dwie ustawy. Pierwsza ustawa to jest ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i na mocy tej ustawy dokonujemy sprzedaży i również dzierżawy nieruchomości rolnych. I jesteśmy pod koniec 2022 roku, stąd też możemy pokusić się o pewne podsumowanie tego roku, który ubiega z punktu widzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jeśli chodzi o sprzedaż gruntów Skarbu Państwa, jak i dzierżawę. Jeśli chodzi o zasób
oddziału terenowego w Olsztynie, to ten zasób wynosi obecnie około 147 tysięcy, czyli takim areałem oddział terenowy w Olsztynie gospodaruje, to jest 147 tysięcy hektarów. Jeżeli chodzi o sprzedaż gruntów rolnych w 2022 roku, to na koniec października ona wyniosła 350 hektarów, jeżeli chodzi o całe województwo. Natomiast w przypadku powiatu bartoszyckiego sprzedaliśmy z zasobu nieruchomości rolnej Skarbu Państwa 11 hektarów gruntów rolnych. Jeśli chodzi o średnią cenę gruntów rolnych w roku 2022, to w województwie warmińsko-mazurskim wynosiła ona około 31,5 tysiąca złotych. I tu należy wskazać, że w powiecie bartoszyckim ta cena średnia jest większa i to znacząco większa, ponieważ w 2022 ta cena wyniosła ponad 43 tysiące do 31,5 tysiąca w całym województwie. W powiecie bartoszyckim cena za hektar gruntów rolnych wyniosła aż 43 tysiące złotych. To można z tego wywnioskować, że tutaj grunty rolne na terenie powiatu bartoszyckiego są w cenie, więc warto lokować środki, jeżeli chodzi o powiat bartoszycki. Druga część działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po sprzedaży gruntów rolnych Skarbu Państwa to przede wszystkim dzierżawa gruntów rolnych Skarbu Państwa. I w ramach tej dzierżawy w roku 2022 w ramach całego oddziału terenowego, czyli całego województwa warmińsko-mazurskiego, wydzierżawiliśmy w 2022 roku ponad 2700 hektarów. W tym w powiecie bartoszyckim wydzierżawiliśmy prawie 250 hektarów. Średni czynsz dzierżawy w 2022 roku wyniósł, jeśli chodzi o całe województwo, ponad 12 decyton pszenicy na hektar. Natomiast jeśli chodzi o powiat bartoszycki, to ten średni czynsz był niższy w stosunku do całego województwa, bo wyniósł niespełna 7 decyton pszenicy za hektar, więc jeśli chodzi o wartość gruntów, to w powiecie ona jest większa w stosunku do województwa, natomiast czynsze dzierżawne w naszym powiecie no, są niższe w stosunku do innych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. I to są te podstawowe dane dotyczące ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, czyli tej pierwszej ustawy, która reguluje działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Drugą ustawą, którą realizuje KOWR, jest ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, która daje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa prawo pierwokupu przy każdej transakcji, której przedmiotem są grunty rolne, zarówno na rynku prywatnym, jak i jeśli chodzi o spółki prawa handlowego. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może korzystać z prawa pierwokupu i może wchodzić w prawa kupującego. I w ten sposób kreujemy ustrój rolny naszego państwa, w ten sposób kontrolujemy rynek gruntów rolnych, jeśli chodzi o Polskę. I w ramach tej naszej działalności w 2022 roku do końca października dokładnie skorzystaliśmy z tego prawa łącznie na areał ponad 550 hektarów, jeśli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie. Przypominam, że sprzedaliśmy 330 hektarów, a w tym samym okresie kupiliśmy 550 hektarów i od taki areał powiększyliśmy zasób nieruchomości rolnej Skarbu Państwa. W powiecie bartoszyckim nabyliśmy do zasobu nieruchomości rolnej Skarbu Państwa prawie 60 hektarów i te 60 hektarów kupiliśmy w trzech miejscach, w trzech obrębach. Pierwszy zakup miał miejsce na terenie gminy Górowo Jławeckie, obręb Janikowo. Tam jako KOW nabyliśmy ponad 11 hektarów gruntów rolniczych, rolnych. Pozostałe nabycia miały miejsce na terenie gminy Bartoszyce. Pierwsze nabycie to był okręg obręb Burkarty, tam zakupiliśmy prawie 9 hektarów, a drugie nabycie to obręb Tromity, gdzie nabyliśmy prawie 39 hektarów gruntów i o tyle zwiększyliśmy areał Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na terenie powiatu bartoszyckiego. To są te dwie ustawy, które regulują działalność KOWR-u, czyli ustawa o
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a druga to ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Oprócz tego mamy też inne mechanizmy, którymi wpływamy czy to na obrót ziemią, czy to też wspomagamy obszary wiejskie szeroko pojęte, ponieważ Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, żyjąc z sprzedaży, żyjąc z czynszów dzierżawnych, w tamtym roku, czyli w 2021, jako nasze województwo, oddział terenowy, przelaliśmy do budżetu państwa około 250 milionów złotych. W tym roku ta kwota zapewne będzie większa, bo i czynsze wzrosły w związku z tym, że zwiększyła się cena pszenicy. W związku z tym ta kwota, którą przelejemy do budżetu Skarbu Państwa, na pewno będzie większa niż 250 milionów złotych jako oddział terenowy w Olsztynie, ale te część tych środków przeznaczamy bezpośrednio na pomoc czy to jednostkom samorządu terytorialnego, czy też innym stowarzyszeniom, które funkcjonują, działają na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. I ta pomoc jest zgrupowana w ramach pomocy bezzwrotnej. Ta pomoc bezzwrotna dzieli się zasadniczo na dwa działy. To jest pomoc na modernizację infrastruktury na obszarach wiejskich, a druga to są miękkie projekty, które mają za zadanie rozwijać społeczeństwo obywatelskie na terenach wiejskich. Jeśli chodzi o tą bezzwrotną pomoc i jeśli chodzi o powiat bartoszycki, to w latach 2018-2022 w powiecie bartoszyckim Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na te przedsięwzięcia w ramach bezzwrotnej pomocy wydatkował ponad 5 milionów złotych i w poszczególnych gminach kształtuje się to w następujący sposób. W gminie Sępopol KOWR przeznaczył 2,5 miliona złotych. Jeśli chodzi o gminę Bisztynek i gminę Górowo Jaweckie, tutaj 1 000 000 złotych zostało przekazane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz tych gmin na różnego rodzaju inwestycje. I jeśli chodzi o gminę Bartoszyce, to też 500 tysięcy złotych zostały przeznaczone na dofinansowanie różnych inwestycji infrastrukturowych. Jeśli chodzi o te inwestycje, to te inwestycje najczęściej dotyczą modernizacji dróg, dotyczą inwestycji liniowych, takich jak wodociągi, kanalizacje, dotyczą też modernizacji oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody. Ostatnio miałem przyjemność uczestniczyć w uroczystym oddaniu do użytku dwóch dróg, takich dróg w miejscowościach popegerowskich na terenie gminy Bisztynek. To były drogi w miejscowości Troksy i Wojkowo. Tam udało się ze środków KOWR-u zmodernizować drogi w tych miejscowościach i dzięki temu te miejscowości popegerowskie no, nabrały innego wymiaru i ludzie tam mieszkający czują większy komfort, mogąc żyć tam, gdzie ta droga została w odpowiedni sposób wyremontowana. Również w innych gminach naszego powiatu finansowaliśmy różnego rodzaju przedsięwzięcia. To też były przedsięwzięcia miękkie, tak zwane. W gminie Bartoszyce tytułem przykładu sfinansowaliśmy taki turniej sołec, który odbył się w Tolko, w miejscowości Tolko. Również finansowaliśmy w tym roku święto plonów zarówno w gminie Sępopol, jak i w gminie Bisztynek. A jesteśmy świeżo przed kolejną realizacją imprezy, która została sfinansowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a to będą warsztaty Świętego Mikołaja, które odbędą się 4 grudnia w Bisztynku i również Mikołajki, które odbędą się w Sępopolu. W związku z tym mogę jako reprezentant KOWR-u zaprosić Państwa na te imprezy, które się odbędą w przyszłości. W związku z tym tak wygląda pokrótce działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zarówno na niwie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, czyli sprzedaży gruntów rolnych Skarbu Państwa, czy też wydzierżawiania gruntów rolnych Skarbu Państwa, jak również nasza pomoc KOWR-u na rzecz obszarów wiejskich, również w powiecie bartoszyckim. W związku z tym, jeżeli Państwo mielibyście do mnie jakieś pytania, to służę tutaj swoją wiedzą. Dziękuję bardzo. Widzę, że nie ma pytań, także bardzo panu dyrektorowi dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy jest ktoś z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Jeśli tak, to proszę o... To jest pan Leszek Potorski, tak? Nie.
Przepraszam bardzo. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Robert Piotrowski, Agencja Restrukturyzacji. Pani kierownik mnie niestety nie mogła przybyć. Dużo wcześniej planowany urlop. Chciałbym przedstawić zakres spraw rozpatrywanych przez Biuro Powiatowe Agencji w Bartoszycach i płatności oraz ilości złożonych wniosków w roku 2022. I tak nasz trzon taki agencyjny, podstawowy, płatności obszarowe w roku 2022 złożyło 2082 producentów. Zaliczki wypłacane są od 17 października do 30 listopada i udało tu nam się zrealizować w tym przypadku 96% w wysokości 52 milionów. Następnym działaniem jest płatność ONW. Na ten rok było złożonych 528 wniosków. 95% udało nam się wypłacić zaliczki na kwotę 1 000 000 zł. Płatność ekologiczna 172 producentów, 80% wypłaconych zaliczek w wysokości 3 000 000 zł. Płatność rolno-środowiskowa w wysokości 428 wniosków złożonych, 93% zrealizowanych zaliczek na wysokości 6 000 000. Płatność dobrostanowa niestety nie mogła zostać wypłacona ze względu na wymogi, jakie rolnicy muszą spełnić do końca lutego, do połowy lutego, przepraszam. Zalesienia gruntów rolnych, tutaj mamy z PROW-u 7-13 wniosków złożonych, mieliśmy 43, 39, dla 39 producentów udało się wypłacić zaliczki w kwocie 196 tysięcy. PROW, zalesienie gruntów rolnych 2004-2006, złożonych wniosków mamy 78, niestety tutaj zaliczki nie były wypłacane, bo nie przewiduje tego ustawa, dopiero z decyzjami od 1 grudnia będą wypłacane płatności. Pierwszy rok dofinansowanie do zakupu nawozów. Wnioski składane były na przełomie kwietnia i maja. Wniosków było złożone 662 wnioski. Na kwotę już zakończona postępowanie administracyjne decyzjami na kwotę 8 151 000. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych. To są wnioski 3 kontynuacyjne, nowych nie mamy i są w trakcie rozpatrywania. Następnym działaniem jest materiał siewny. Wnioski składane były na przełomie maja i czerwca. Było ich 117. Niestety tutaj kwoty będą wypłacone w nowym roku 2023 ze względu na wyczerpanie się funduszy w formule de minimis. Pomoc dla pszczelarzy. Tutaj też zakończone postępowania administracyjne. 143 wnioski były złożone w 2022 roku na kwotę. Wypłacona kwota 168 280 tysięcy. I tutaj już prosięta, utrata płynności w związku z COVID-19. Są dwa wnioski na kwotę 35 tysięcy. Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń 2022, jeden wniosek. Na kwota wypłacona 26 240 tysięcy. Bioasekuracja, nieduży wniosek, jeden wniosek, nieduży wniosek, 575 zł. Ostatnim działaniem, jakie obsługujemy w tym roku i to też tak powiedziałbym nagle wyskoczył, może było słychać o nim, ale nie w powiecie bartoszyckim. I mamy tylko przy przyjętych wniosków, już mówię, jaki to wniosek, pomoc finansowa w zakresie wsparcia finansowego rodziny.
której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 roku w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Na dzień dzisiejszy mamy przyjętych 399 wniosków. Płatności muszą być wypłacone do końca roku, więc do 30, do jutra jeszcze przyjmujemy wnioski i do końca roku wypłacimy należne płatności, tak? Zobaczymy, bo to będzie na pewno, zapowiadało się, że miało być to 5 tysięcy na wniosek z tytułu utraty dochodu od 1% do 30% i powyżej 30% miało być to 10 tysięcy. Niestety ze zbyt dużej ilości tych wniosków ta kwota nie będzie taka duża, tak? Następnym działaniem, jakie obsługujemy, i to też jest to działanie premiowe, Młody Rolnik, a tu bardziej wspomagamy oddział regionalny. Mamy przydzielonych 80 wniosków. Tutaj kwoty nie podam, bo zakres rozpatrywania jest bardzo szeroki. Niektóre wnioski od 2020 roku są rozpatrywane. Jeszcze nie zakończona jest procedura. Jeżeli chodzi o IRZ, identyfikację działu, identyfikację rejestracji zwierząt, kontrole interwencyjne wykonane w tym roku przez naszych kolegów z Wydziału IRZ, jest to ilość 12 kontroli, kontrole wsparcia płatności zwierzęcych 46 sztuk, kontrole dobrostanowe 19 sztuk. I dodatkowo przy wnioskach suszowych za 2022 wzrosła nam ilość potwierdzanych profili zaufanych, bo za pomocą profilu zaufanego była możliwość złożenia wniosku o szacowanie szkód na 2022. Dodatkowo mogę wskazać, że zgodnie z naszym rejestrem na 3 listopada 2022 mamy 6 hodowców świń w powiecie bartoszyckim, który jeden z nich ma 608 świń, a 5 pozostałych do 10 świń. Stad bydła 894, bydła zarejestrowanego mamy 21 475, owce stad 14 zarejestrowanych, 93 sztuki, kozy 21 siedzib zarejestrowanych, 121 sztuk. Dodatkowo mogę wspomnieć, że z nową ustawą, która wejdzie lada dzień, będą nałożone na nowe obowiązki na pracowników agencji. Rozszerzona zostanie baza danych o nowe gatunki zwierząt koniowate, takie jak konie, zebry, osły i krzyżówki między nimi, wielbłądowate, wielbłądy, lamy, wikunie, jeleniowate, jelenie, sarny, daniele, łosie i inne, drób, rejestracja zakładów utrzymujących drób i ptaki żyjące w niewoli, kierunek i wielkość produkcji będzie podawana. I dodatkowo z nową ustawą po 18 latach nastąpi likwidacja paszportów bydła w obrocie krajowym. Paszporty będą wydawane tylko dla sztuk wywożonych do krajów Unii Europejskiej. I dodatkowo jeszcze aktualizacja zasad rejestracji podmiotów i składania zgłoszeń zwierzęcych. Obowiązek składania zgłoszeń wyłącznie będzie tylko drogą elektroniczną. Dla podmiotów pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii od wejścia w życie ustawy, a dla posiadaczy zwierząt od 1 stycznia 2025. Dziękuję. Dziękuję bardzo za tę wyczerpującą wypowiedź. Tak szczerze mówiąc, to te wielbłądy mnie zaintrygowały troszeczkę. O, teraz dobrze? Także widzicie Państwo, to jest złośliwość przedmiotów martwych, że czasami się zdarza, że mikrofony trzeszczą. Dziękuję bardzo.
No te wielbłądy, rzeczywiście ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. Szanowni Państwo, Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego reprezentuje pani kierownik powiatowego zespołu doradców, pani Justyna Zdolska. I bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry. Szanowni Państwo, czy mnie dobrze słychać? Słychać, tak? Nazywam się Justyna Zdolska z ramienia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Reprezentuję pana dyrektora Damiana Godzińskiego, który był zaproszony, ale niestety nie mógł przybyć dzisiaj tutaj do nas. Jestem kierownikiem powiatowego zespołu doradztwa rolniczego, numerek 3 tak naprawdę. Ma ten mój teren. Są to trzy powiaty, w których pracuję. Jest to Braniewo, Lidzbark Warmiński i Bartoszyce. Pokrótce przedstawię zadania, które realizowane były w powiecie bartoszyckim przez nasz ośrodek. Jak wiecie Państwo pewnie, jeżeli nie, to powiem, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego szkoli, doradza, informuje rolników i pracowników, mieszkańców obszarów wiejskich. W tym roku nasi doradcy przeprowadzili 27 szkoleń z udziałem 458 rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. W tym zawierały się 4 szkolenia terenowe. Organizujemy takie wyjazdy, jeżeli jest taka możliwość, w teren z rolnikami. I były to Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2022. Było tam 13 uczestników. 12 wiosenne targi ogrodnicze, pamiętajcie o ogrodach, w Olsztynie. 23-24 kwiecień, 87 uczestników. Jesienne targi rolnicze, wszystko dla rolnictwa. W tym roku odbyły się w Gryźlinach po raz pierwszy. 3-4 wrzesień 2022 z terenu powiatu bartoszyckiego pojechało 47 uczestników. Krajowe Dni Pola w Poświętnem 11-13 czerwiec 33 uczestników. Poza tym nasi doradcy szkolą grupy tematyczne. W tym roku były to pszczelarstwo, tematem było przewodnim. Były to 4 spotkania raz na kwartał, takie spotkania się u nas odbywają. Po raz drugi odbyły się warmińsko-mazurskie powiatowe nasze Dni Pola w powiecie bartoszyckim. W tamtym roku mieliśmy przyjemność takie spotkanie zorganizować w powiecie bartoszyckim. W tym roku było to na terenie gminy Sępopol, miejscowość Smolanka. W dniu 28 czerwca 2022 roku udział wzięło 67 uczestników z obszarów wiejskich, z czego 56 typowo rolników. Każdego roku nasze zespoły organizują Olimpiadę Wiedzy Rolniczej i BHP w rolnictwie dla młodych rolników. W tym roku odbyły się na terenie gminy Bisztynek 20 maja 2022 roku z udziałem 22 uczestników. W powiatowych dniach pola naszych oraz w olimpiadzie mieliśmy przyjemność gościć pana przewodniczącego Olecha Darskiego, także bardzo nam miło, że pan był z nami. Zespół doradców w Bartoszycach przeprowadził w tym roku 175 atestacji opryskiwaczy polowych oraz 5 szkoleń chemizacyjnych dla rolników. Odbyły się 2 szkolenia w ramach projektów Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne i ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej dla 50 uczestników. Przepraszam. Nasi doradcy obecnie również byli na wszystkich dożynkach. Na wszystkich dożynkach w terenie powiatu bartoszyckiego były zorganizowane stoiska doradcze i promocyjne naszego zespołu doradców w Bartoszycach. Przeprowadzono 23 szacowania szkód łowieckich. Nasi doradcy biorą udział w komisjach szacowania szkód łowieckich. Na terenie powiatu bartoszyckiego 23 razy byli obecni. W tym roku jeszcze mamy jedno szkolenie z naszych planowanych szkoleń. Jest to 13 grudnia o godzinie 11 w budynku KOWR-u w Bartoszycach. Wdrażanie wspólnej polityki rolnej, okres przejściowy i lata 2023-2027, nowe wyzwania, nowe interwencje. Także zapraszamy, jeżeli ktoś jest zainteresowany, do udziału w tym szkoleniu. Poza tym nasi doradcy ciągle się szkolą, aby szkolić i być kompetentny w doradzaniu rolnikom, mieszkańcom terenów wiejskich. Cały czas są jakieś zmiany, ciągle są nowości wprowadzane, więc my cały czas nasi doradcy się szkolą, żeby być kompetentnymi właśnie. Wszystkie informacje aktualne są dostępne na naszej stronie internetowej oraz Facebooku. Nasz zespół doradców również prowadzi swój fanpage, czyli taki tak zwany Facebook, jeżeli chodzi o teren bartoszycki. Zapraszamy do odwiedzenia tej strony. Również oprócz tego
Doradcy również składają te wszystkie wnioski o dopłaty obszarowe, o dofinansowanie, o których kolega Robert mówił, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym też pomagamy rolnikom, aby to wszystko było kompetentnie wykonane. No i cóż, wypuszczam też gazetkę, bieżące informacje. Każdego miesiąca są nowości i artykuły przez naszych doradców pisane. Są na stronie internetowej oraz bezpłatne takie gazetki nasi doradcy mają u siebie. Dziękuję bardzo. To wszystko. Bardzo pani dziękuję. Szanowni Państwo, jest wśród nas również pani Agnieszka Kobryń, która reprezentuje, jest przewodniczącą Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i reprezentuje czynnik społeczny. Czy pani Agnieszka chciałaby zabrać głos? Jeśli tak, to bardzo proszę. Może ja tak podsumowująco. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie dzisiaj na sesję, na obrady sesji, na blok rolniczy szczególny. Ubolewam nad tym, że przy Radzie Powiatu nie działa Komisja Rolnictwa. To taka uwaga. Jak Pan Przewodniczący zauważył, jesteśmy powiatem rolniczym. Trochę brak mi również Wydziału Rolnictwa. To z tych uwag, ale są również takie bardzo ważne, fajne rzeczy. Dobra współpraca pomiędzy samorządem rolniczym, wszystkimi organizacjami współdziałającymi około rolniczymi, jak Agencja Restrukturyzacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, czy Powiatowy Inspektorat Weterynarii i przede wszystkim Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Jak również samorząd powiatowy, samorządy lokalne. Tutaj chwała, bo ta działalność jest jak najbardziej na wzorowym stopniu. Chciałabym również podziękować, bo wśród Państwa jest, jako radny powiatowy, jest członek również Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, pan Marcin Przybysz, i ja za jego pracę serdecznie tutaj dziękuję. Z każdej gminy działają w Radzie Powiatu po dwaj delegaci wybierani przez samorząd rolniczy danej gminy i oni skrupulatnie śledzą wszystkie działania, które w obiegu których rolnicy mogą starać się o środki, o dofinansowania. Izba Rolnicza to przede wszystkim opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów uchwał, w ostatnim czasie choćby uchwał o podatku rolnym, współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, opiniowanie planów łowieckich, mamy aż 11 kół łowieckich i plany trzeba opiniować, opiniowanie projektów wszelkich rozporządzeń i ustaw. Może nie skupię się dzisiaj na informacjach dotyczących takich statystyk, Państwo już trochę tych statystyk usłyszeli, tylko może tak na statystyki to ja poproszę, żebyście Państwo ewentualnie odnieśli się w miesiącu kwietniu, wtedy mamy te wszystkie sprawozdania, statystyki zatwierdzone przez najważniejszy organ Izby Rolniczej, przez Walne Zgromadzenie i wtedy łatwiej będzie mówić o takich konkretnych liczbach, o tym, co się wydarzyło. Niemniej z ostatnich informacji w okresie, dajmy na to, od 1 września do teraz 15 listopada, to Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej obradował na 5 posiedzeniach, w tym jedno to było wspólne posiedzenie z przewodniczącymi rad powiatowych i komisji. Zajmował się zarząd realizacją wniosków z rad powiatowych, które systematycznie napływają, opiniowaniem aktów prawnych otrzymywanych z Krajowej Rady Izb Rolniczych, opiniowaniem nieruchomości rolnych, zasobów własności rolnej Skarbu Państwa, opiniowania komornicze również, o bieżące monitorowanie realizacji budżetu Izby, ale także realizacją, organizacją projektów z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich typu Akademia Kobiet Wiejskich, która odbyła się 6-7 października. Tam brały udział panie z ponad 30 kół gospodyń wiejskich, które w ostatnim czasie, myślę, również na terenie powiatu bartoszyckiego coraz prężniej działają. Na pewno Państwo mają możliwość
oglądania tego, co się dzieje na dożynkach powiatowych, w sensie powiatowych, w sensie gmin, bo jako takich powiatowych w naszym powiecie nie mamy. Więc panie mogły się tam pokazać, przebywać, poinformować, zarażać inne panie tym, co robią, dzielić się swoimi doświadczeniami. Była to bardzo fajna możliwość, brały udział również koła gospodyń z terenu powiatu bartoszyckiego. Także Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Zielony Ład, szansą czy zagrożeniem. To była też bardzo duża konferencja, która odbywała się w dwudniowa, 17-18 październik. W tym czasie takim ostatnim Izba Rolnicza zajmowała się organizacją warmińsko-mazurskich dożynek wojewódzkich, także dożynek powiatowych i gminnych. Organizacją również wyjazdu przedstawicieli Izby na dożynki Izb Rolniczych do Częstochowy. Organizowany był wyjazd członków samorządu rolniczego na targi rolnicze Agro Show do Bednar. Zajmowaliśmy się również współorganizacją konkursu Czysta i Piękna Zagroda, Estetyczna Wieś. Także takie przedstawiciele ISP brali udział w wydarzeniu Agro na Obcasach, które odbyło się w tym roku w Białymstoku. To, co warte takie zauważenia, to rolnicy mogą liczyć na pomoc prawną, bezpłatną pomoc prawną, jeśli chodzi o wszystkie aspekty życia rolników prawne. Taką pomoc uzyskują bezpłatnie. Jest dwóch prawników, do których mogą rolnicy się zgłaszać ze swoimi problemami. Powiem, że jest ich coraz więcej, tych porad. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej często występuje z wszystkimi. Dobrze. Ostatnie takie wystąpienia, może ważne, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, to 3 października zarząd ponownie wystąpił do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie konieczności przyspieszenia prac legislacyjnych nad poselskim projektem zmiany ustawy o ochronie przyrody dotyczącym uzupełniania obowiązujących przepisów o odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone działalnością gatunków będących pod ochroną poprzez rozszerzenie katalogu gatunków zwierząt chronionych o kategorię ptactwa prawnie chronionego. 4 października Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby zwracał się do Krajowej Rady Izb Rolniczych o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedłużenie do końca października terminu szacowania suszy rolniczej za pomocą aplikacji. Był ogromny problem z tą aplikacją. Przedłużenie terminu uzasadniano właśnie wolno działającą aplikacją, która uniemożliwiała sprawne wprowadzanie danych gospodarstwa i generowała dużą liczbę błędów. Zarząd zwracał się również do Krajowej Rady Izb Rolniczych o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dwukrotnie na zwiększenie limitów zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw rolnych i wprowadzenie dywersyfikacji limitów energii dla gospodarstw w zależności od rodzaju produkcji. To jest oddzielenie limitu dla produkcji roślinnej i dla produkcji zwierzęcej ze względu na zróżnicowanie zapotrzebowania gospodarstw. 11 października zarząd na wniosek rolnika zwracał się do wojewódzkiego lekarza weterynarii o interwencję w sprawie decyzji zakazu hodowli świń wydawanej przez powiatowego lekarza. Zwracał się do Krajowej Rady Izb o wystąpienie do ministra z prośbą o wyjaśnienie sposobu liczenia średniej wartości produkcji roślinnej przez aplikację suszową, z tym również problemy. W tym piśmie podawano przykłady zaniżonych średnich wartości produkcji obliczonych przez aplikację na przykładzie dwóch wybranych gospodarstw. Y
Zarząd działa w ten sposób, że również pisma w tych takich naglących sprawach wysyła do wójtów, burmistrzów poszczególnych gmin z prośbą o poinformowanie rolników w sposób, jak to się określa, zwyczajowo przyjęty w danej gminie o czy przedłużeniu terminu szacowania. Próbujemy w jakikolwiek sposób dotrzeć, więc tutaj także apel do radnych, żeby też wspierali takie działania. Zwracano się również o przedłużanie terminu szacowania suszy za pomocą aplikacji do 30 grudnia. Nawet takie wnioski były takie daleko idące. No i cóż, chyba na tą chwilę to tyle. Ja jeszcze raz wszystkim dziękuję, tym radnym, którzy współpracują ze środowiskiem rolniczym, panu staroście, tutaj bardzo się kłaniam, jeśli chodzi o pomoc ze stacją meteorologiczną, także do takich cieszymy się bardzo, bo rolnicy będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji na temat bilansu wodnego, choćby i warunków prognozowych, więc to też jest taki ukłon w kierunku środowiska rolniczego, za który bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tak pozwolę sobie na takie dwa słowa podsumowania tego bloku rolniczego. Tak jak już powiedziałem, powiat jest powiatem rolniczym, a działalność rolnicza jest to jedna z najważniejszych działalności człowieka i powinniśmy działalności rolniczej poświęcać wiele, wiele uwagi i przede wszystkim wielki szacunek do wszystkich rolników, do tych, którzy pracują na roli, którzy nas po prostu karmią, ponieważ głównym celem działalności rolniczej jest produkcja żywności. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Na tym blok rolniczy byśmy zakończyli. Przejdziemy teraz do kolejnego punktu w porządku obrad, czyli podjęcie uchwał w sprawach. Jak Państwo wiecie, odbyła się komisja do spraw budżetu i spraw powiatu i dlatego ja poproszę teraz pana przewodniczącego komisji, pana Wiesława Kuracha, o przedstawienie opinii o uchwałach, jeśli można. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu wczorajszym komisja spotkała się na posiedzeniu zwykłym. Omówiliśmy wszystkie projekty uchwał, które są dzisiaj procedowane. W związku z tym, że nie było żadnych uwag z zewnątrz, komisja jednogłośnie wszystkie projekty uchwał, które są dzisiaj procedowane, zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wobec tego przechodzimy do uchwał. Jak zawsze pierwszą uchwałą jest uchwała dotycząca zmian w budżecie powiatu na rok 2022. Państwo pozwólcie, że ja tę uchwałę przeczytam. Uchwała nr 66 łamane na 302 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 1 479 016 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 103 704 095 zł 65 groszy, w tym dochody bieżące w wysokości 100 187 126 zł 22 grosze oraz dochody majątkowe w wysokości 3 516 969 zł i 43 grosze. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 995 396 zł i 70 groszy. Dwa. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 116 697 899 zł i 37 groszy, w tym wydatki
bieżące to 93 900 464,08 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 22 797 435,29 zł. Punkt trzeci tego paragrafu to wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 22 098 239,49 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje, zakup inwestycyjny w wysokości 699 195,80 zł. Zgodnie z załącznikiem 3b. 4. Wydatki i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 4a i 4b. Paragraf 3. Punkt 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12 993 803,72 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 3 173 700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 5 343 894,15 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 479 209,57 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 17 820 103,72 zł. Rozchody w wysokości 4 826 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 4. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatków zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 15 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dziennik ustaw z 22 roku, pozycja 583 z późniejszymi zmianami. Pierwsze dochody w wysokości 40 993,16 zł. Wydatki w wysokości 40 493,16 zł zgodnie z załącznikiem 7. Paragraf 5. Ustala się przychody i dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych oraz jednostki samorządu terytorialnego, Monitor Polski 2020 roku, pozycja 662. I ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 568 z późniejszymi zmianami. Pierwsze. Przychody w wysokości 2 683 726,99 zł. Dochody za 2022 rok 289 776,69 zł. 3. Wydatki w wysokości 2 661 201,50 zł. 4. Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2022 roku 312 302,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 6. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 7 000 zł. Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1 116 688 zł. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle, Szanowni Państwo, treść uchwały. Teraz pozwolimy sobie chyba ją przegłosować. Także zadaję Państwu pytanie. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie uchwały? Kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła uchwałę do realizacji.
Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała, która wynika z tej, którą przed chwilą uchwaliliśmy, czyli uchwała nr 66/303/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2022-2032. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszewskiego na lata 2022-2032 po o zmianie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zadaję pytanie wobec tego. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę. Okazuje się, że po kablach biegają dzisiaj jakieś chochliki, dlatego bardzo Państwa przepraszam za te strzelania, które się pojawiają wbrew naszej woli. Tak się zdarza czasami. Dobrze. Uchwała została uchwalona. Możemy wobec tego przejść spokojnie do kolejnej uchwały. Tym razem jest to projekt uchwały nr 66/304/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Bartoszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok. Na podstawie odpowiedniej uchwały prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się roczny program współpracy Powiatu Bartoszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Oczywiście projekt tej uchwały został, projekt tego programu został dołączony do uchwały. Wszyscy znają ten projekt i myślę, że możemy przejść do głosowania. Wobec tego zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy w takim razie do następnej uchwały. Jest to uchwała nr 66/305/2022 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 14/73/08 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Powiatowego Zespołu Nieruchomości. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr 14/73/08 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Powiatowego Zespołu z Zasobu Nieruchomości. Paragraf 3 punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie. Punkt 4. Zamiana nieruchomości stanowiących własność powiatu na nieruchomości Skarbu Państwa lub na nieruchomości innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym zmiana bez obowiązku dokonywania dopłat
porządku różnej wartości zamienionych nieruchomości. Paragraf drugi. Pozostałe zapisy wyżej wymienionego załącznika nr 1 do uchwały pozostają bez zmian. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu. Strzelają nam dzisiaj mikrofony, ale głosować możemy. Wobec tego, skoro nie widzę uwag, wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta wszystkimi głosami radnych obecnych na dzisiejszym posiedzeniu. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Uchwała nr 66/306/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 54/257/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2022 roku. Państwo, tak, bardzo proszę, pan radny. Panie przewodniczący, ja w związku z tym punktem naszego porządku obrad chciałbym tutaj poprosić panią dyrektor PCPR-u, panią Brygidę Adamaitis, o wyjaśnienie takiej kwestii zmiany jakby projektu tej uchwały, bo uchwała jest od początku w naszym porządku, natomiast zmienił się tak zwany środek tej uchwały i poproszę panią dyrektor o dwa słowa wyjaśnienia. Tak, bardzo proszę pani dyrektor Brygida Adamaitis. Panie przewodniczący, szanowni panowie radni, różnica jest taka, że we wniosku, który złożyłam wcześniej, który na podstawie którego została sporządzona uchwała będąca projektem, który państwo posiadacie, była do przeniesienia kwota 2998 zł dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. I ona została przeniesiona do zadania pod nazwą dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Ponieważ od momentu złożenia tego wniosku do dzisiejszej obrad sesji okazało się, że z rozliczeń w zadaniu likwidacja barier architektonicznych została nam kwota 1822 zł. To o tę kwotę chcieliśmy zmniejszyć zadanie dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych i kwotę tę 1822 zł dołożyć do zadania dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. Także łączna kwota, o którą zmniejsza się zadanie dofinansowanie turnusów i dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, wynosi 4820 zł i o tę kwotę zwiększamy zadanie dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. Gdybyśmy pozostawili te kwoty na zadaniach według pierwotnego przeznaczenia, to po prostu musielibyśmy je oddać, bo tam wnioski są już zrealizowane i umowy są popodpisywane, a jedynym zadaniem, gdzie jeszcze możemy te środki spożytkować, jest właśnie dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, bo tam nawet ta kwota pozwoli nam rozpatrzyć pozytywnie jeszcze powiedzmy 3, 4, może 5 wniosków.
co i tak nie zabezpieczy potrzeb, bo w tej chwili w tym zadaniu wniosków złożonych jest około 80, na to już na pewno nie będziemy mieli środków, a też codziennie jeszcze wnioski wpływają, także no każda złotówka jest ważna, bo te prawie 5 tysięcy, to tak jak mówię, to będzie kilka wniosków na dofinansowanie do zakupu pampersów, worków na zbiórki moczu, cewników i tych takich najbardziej potrzebnych w opiece nad osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym dla rodzin. Duże wsparcie, nawet jak dostaną no, dopłatę do jednego wniosku, który składali. Także bardzo proszę o dokonanie tej zmiany i o przyjęcie uchwały w wersji, o której tutaj mówiłam. Bo gdybyśmy to odłożyli, to z kolei jest takie prawdopodobieństwo, że potem osoby też nie zdążą zrealizować tego i nie zdążymy ich z tych pieniędzy zwrócić. W związku z tym ośmieliłam się poprosić, żeby to było na tej sesji, żebyśmy jeszcze mieli trochę więcej czasu na realizację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Mam nadzieję, że wszystko jasne, tak? Wszystko. Proszę, pan radny ma pytanie. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, szanowni radni, pani starosto. Ja nie mam pytania do pani odnośnie technicznej uchwały, tylko mam techniczne jedną sprawę. Jeżeli są zmiany w uchwale, którą procedujemy na sesji, to prosiłbym, czy to jest autopoprawka do uchwały, czy tą zmianę będziemy teraz głosować, nie mamy jej przedstawionej. Prosiłbym, żeby tego typu rzeczy informować przy porządku obrad, że będzie autopoprawka pana starosty, czy będziemy głosowali zmianę na wniosek, bo w tej chwili jest wniosek ustny, w naszych materiałach są materiały nieaktualne, także jeżeli coś się aktualizuje. Poprawione są wszystkie materiały, to, bo prosiłbym, żeby ewentualne zmiany przy projektach ustaw, przy porządku obrad były informowane wcześniej. Jeśli chodzi o same kwoty, nie? Dobrze, przyjąłem to do wiadomości. Oczywiście słuszna uwaga, z tym, że oczywiście te wszystkie zmiany oczywiście są na portalu e-sesja, także wszyscy radni mogli sobie to obejrzeć i zobaczyć. Także przyjmuję tę uwagę i cóż, możemy chyba przejść do głosowania, tak? Wobec tego bardzo proszę, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał od głosu. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę jednogłośnie. Szanowni Państwo, na tym zakończyliśmy już procedowanie uchwał. Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu. Jest to punkt 8. Sprawy różne. Kto z panów, pan starosta był pierwszy, bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Rado, ja tutaj w kwestii takiego pisma, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej od pana sekretarza stanu Stanisława Szweda, dotyczącego przeznaczenia środków subwencji ogólnej na domy pomocy społecznej. Chodzi o to, że wkradło się tutaj takie drobne nieporozumienie i jesteśmy, czy byliśmy do tej pory atakowani przez związki zawodowe, przez niektórych dyrektorów domów pomocy społecznej. Okazuje się, że taki stan rzeczy miał miejsce w zasadzie w całej Polsce, bo pismo to w jakiś taki troszkę niejednoznaczny sposób informowało, co się stało z pieniędzmi, które zostały przeznaczone na domy pomocy społecznej. Ja może tutaj dosłownie dwa akapity przeczytam. Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2022 roku oraz uwzględnieniu w wyżej wymienionym podziale środków w wysokości 100 milionów złotych dla powiatów prowadzących domy pomocy społecznej, które w 2021 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, zwracam się do Państwa z prośbą, aby środki te zostały
przeznaczony na dofinansowanie domów pomocy społecznej. Więc chcę tutaj oświadczyć, że wszystkie środki, które nasz powiat otrzymał, w wysokości tutaj jest podane 324 177 zł, zostały naszym domom pomocy społecznym przekazane, bo w zasadzie były to dotacje wszystkie celowe. I my tu nie mieliśmy żadnego pola manewru, więc to nie jest tak, że to są jakieś nowe środki, bo tak to zostało odebrane przez wielu dyrektorów. Są to środki, które w ciągu roku zostały Państwu już domom pomocy społecznej przekazane. Być może, że gdzieś w skali kraju takie działania samorządów może były trochę inne niż nasze. I stąd skargi do, i prośby różne do ministra rodziny i polityki społecznej o to, żeby tę sprawę wyjaśnił. Więc ja tu chciałbym to właśnie wyjaśnić i powiedzieć, że środki, które zostały nam przekazane na ten cel z Ministerstwa Polityki Społecznej, zostały zrealizowane i zgodnie z tym harmonogramem, który tutaj mamy przedstawiony. Jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałem tutaj poruszyć i jakby troszeczkę wyprostować, bo pani Agnieszka Kobryń poruszyła tutaj dzisiaj sprawę jakby kompetencji powiatu czy starostwa w sprawie rolnictwa. No Państwo wiecie, że to się troszeczkę zmieniło, że jakby to rolnictwo w tej formie stricte odeszło od nas, pozostały tam tylko nieliczne elementy. No i stąd jest sytuacja taka, że nie mamy ani komisji, że tak powiem, do spraw rolnictwa, ani wydziału do spraw rolnictwa, bo przecież kiedyś mieliśmy w nazwie. Ja może poproszę tutaj panią dyrektor urzędu, panią Olę Zmitrowicz, przepraszam się, Maszko. Też jest dobrze. Tak. Żeby nam jakby tak wyjaśniła bardzo, od bardzo strony proszę, formalnej. Pani sekretarz teraz. Jak to wygląda? Dlatego, że no, będziemy pewnie podejrzewani o takie niecne działania, że nie chcemy się rolnictwem zajmować, a przecież to, że właśnie mamy blok na swoich sesjach rolniczych, to jest nasza taka dobra wola, tak tutaj się zgodziliśmy wszyscy jako radni, żeby jednak to rolnictwo w jakiś sposób przynajmniej raz w roku wybrzmiało. Bardzo proszę. Proszę bardzo, pani sekretarz. Panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni państwo, tak jak pan starosta tutaj powiedział, zadania, które zostały w tej chwili określone do realizacji przez powiaty, w tym starostwo powiatowe, w zakresie rolnictwa topowego są marginalne. Realizujemy zadania z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. I te zadania realizuje Wydział Ochrony Środowiska. Oczywiście z nazwy można byłoby dodać Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Odpadami itd., itd. W wielu samorządach różnie to brzmi. Niemniej jednak zadania są bardzo ograniczone. Tak naprawdę sprowadzają się tylko do ochrony stricte gruntów rolnych, wydawania uzgodnień przy wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy dotyczących gruntów rolnych. Cała sprawa, która była przed wprowadzeniem Wód Polskich, dotyczyła melioracji szczegółowej, a wtedy zakres realizacji zadań był zupełnie inny przez starostwa powiatowe i same powiaty. Dlatego jakby odrębnego Wydziału Rolnictwa w starostwach po prostu nie ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To bardzo cenna informacja. Pan Piotr Stapaj prosił o głos. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Szanowni Państwo, niejednokrotnie dziękowałem dla radnych, dla powiatu za pomoc niesioną dla Ukrainy i również dzisiaj do Rady Powiatu wnoszę taką prośbę, dlatego że wojna w Ukrainie trwa i jest coraz brutalniejsza i doświadczają to codziennie obywatele ukraińscy. Zima to jest okres, w którym jest bardzo ciężko, dlatego tutaj do Rady, do Zarządu, jak również do nas wszystkich radnych wnoszę taką prośbę, apel, czy w tym kończącym roku nie zdobędziemy jakichś środków, żeby właśnie wspomóc Ukrainę właśnie w to, co jest teraz niezbędne, agregaty prądotwórcze czy nagrzewnice dla żołnierzy, którzy walczą w okopach. Także zbliża się koniec roku. Czasami tak właśnie bywa, że okazuje się, że zostają jakieś środki, czasami trzeba coś szybko zakupić, żeby one zwyczajnie nie przepadły. Dlatego tutaj do nas wszystkich, do radnych,
do zarządu. Wnoszę taki apel, czy po raz kolejny, bo niejednokrotnie pokazaliśmy, że mamy ogromne serce, niejednokrotnie wspomagaliśmy i myślę, że jeszcze będziemy wspomagać niejednokrotnie to, co się dzieje w Ukrainie, właśnie korzystając z dzisiejszej sesji też ponawiam taki apel, czy faktycznie nie udałoby nam się, jeżeli nie zasobów oczywiście powiatu, to jako rady, żebyśmy właśnie wspomogli i to światełko nadziei zanieśli ponownie w Ukrainę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo słuszny apel. Pamiętajmy, że Ukraińcy walczą nie tylko o swój kraj, ale również tak naprawdę o całą Europę. Proszę bardzo, pan starosta jeszcze, proszę uprzejmie. Tak, no dobrze, pan radny Hilmanowicz. Jedno pytam, to chyba do pana starosty, bo w poprzedniej kadencji została zakupiona taka przyczepka edukacyjna, jeżeli chodzi o ekologię dla dzieci. Czy można się dowiedzieć, czy ona funkcjonuje, czy jest jakby do wykorzystania i czy nie powinniśmy się jakby pochylić nad zagadnieniem, bo z tego co pamiętam, to raz albo dwa razy ona została wykorzystana, a chyba trzeba od jak najmłodszych lat te dzieciaczki nasze edukować w zakresie ochrony środowiska i oszczędzania wody, tak? Czy gdzie ona jest i czy funkcjonuje? O. W różnego rodzaju tutaj projektach. Natomiast jeśli jest taka potrzeba, żeby to uaktualnić, to uczynimy. To jest w zasobach Wydziału Mienia, Obsługi Mienia Powiatu u pana naczelnika Dyrwala, więc ja się zorientuję, jak to wszystko wygląda i tu przekażę tutaj panu. I bardzo się cieszę, że no jest zainteresowanie jednak ze strony tutaj kolegi, bo to jest rzeczywiście fajna sprawa, ona troszkę kosztowała, wykorzystana była też przez kilka tutaj lat, ale jeśli dalej będzie mogła być i służyć nam tutaj, a szczególnie w ramach jakiejś profilaktyki, no, tak myślę, tak, że tu będzie o to tak chodziło, tylko, ekologicznej, to bardzo chętnie pomożemy. To ja poproszę o kontakt w takim razie z panem Krzyśkiem Dyrwalem i wtedy się tam już panowie porozumieją. Ja będę pośredniczył. Dobra, i jeszcze jedna kwestia. Dziękuję. Pan radny Hilmanowicz ma głos, tak? No teraz znowu mamy kłopoty z mikrofonami, ale myślę, że... Jeszcze jedna kwestia właśnie przy okazji zamykania budżetu, czy nie dałoby się gdzieś pozyskać niewielkiej kwoty na, przepraszam, techniczną nazwę wyciągnięcia tego naszego defibrylatora AED, który jest w budynku, bo żeby on jakby był dostępny i widoczny na budynku dla większości osób, które na tym terenie przebywają, tak, bo no, jest to powiedzmy w pewnych godzinach dosyć duże skupisko ludzi, biorąc pod uwagę sklepy i tak dalej, czy na koniec roku tam kwota około 3000 na taką kapsułę, która była dostępna 24 godziny na dobę, tak? Czyli ja rozumiem, że chodzi o to, żeby ten nasz defibrylator wewnętrzny, który funkcjonuje wewnątrz, przełożyć do tej kapsuły, do tej obudowy zewnętrznej, tak? Tak, tak? I to jest koszt około 3000 zł. Ja myślę tak, że warto by taki wniosek do nas szybciutko skierować do zarządu. Dobrze. A my tutaj spróbujemy się nad tym pochylić. No oczywiście panią minister poprosimy wtedy o jakieś swoje zdanie na ten temat i znalezienie tych kilku tysięcy i spróbujemy to uczynić, bo faktycznie to jest słuszna uwaga, bo po godzinie powiedzmy tam tej 18 jest już zamknięte, a wiele zdarzeń ma miejsce w godzinach wieczornych. No niestety i bardzo wczesno rannych. No właśnie. Dobrze, to poproszę tylko o wniosek tutaj Bartku i będziemy działać. Nie? Dobrze, dziękuję bardzo. To rzeczywiście ważne, bo to jest sprzęt ratujący życie. Czy ktoś jeszcze, pan starosta jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja pozwoliłem sobie tutaj podejść do mównicy, dlatego że otrzymaliśmy dzisiaj takie pismo, które nakłada na nas ustawowo oszczędności, jeśli chodzi o energię.
Ja dosłownie przeczytam tutaj tylko zakres podmiotowy i przedmiotowy tego obowiązku, bo będziemy nad tym na zarządzie oczywiście pracowali, będziemy się zapoznawali ze szczegółami, które tutaj są dalej podane. Powiem Państwu tylko tyle, że na samym końcu przewidziane są kary i sankcje dla tych podmiotów, które tego zadania nie wykonają. I tak to wygląda, że ustawa z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, to jest dziennik ustaw i tak dalej, zwana dalej ustawą, wprowadza obowiązkowy cel 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy w okresie od dnia 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023. I tutaj są wymienione jednostki sektora publicznego objęte właśnie powyższym obowiązkiem. I są to organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki. Myślę tu chyba o jednostkach naszych, prawda, organizacyjnych. Będziemy to wszystko, że tak powiem, nad tym się zastanawiać, co, kogo dotyczy. Związki metropolitalne, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusz zarządzania i fundusze zarządzane przez prezesa Kasy Rolniczej, Narodowy Fundusz Zdrowia, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury. I Szanowni Państwo, my będziemy zobowiązani do sprawozdawania tego, więc czeka nas w tej chwili czas obliczeń, przeliczeń i wyliczenia, że tak powiem, możliwości zmniejszenia całkowitego zużycia energii o te 10%. Jakie rozwiązania podejmiemy, no to zarząd o tym zdecyduje. W każdym razie informuję Państwa o tym już dzisiaj, no żeby spróbować nawet na swoich miejscach pracy gdzieś tam oczywiście oszczędzać tę energię elektryczną w różny sposób, wyłączając światła, nie włączając czajniczków i tak dalej, bo to są rzeczywiście elementy, które pozwolą nam zmniejszyć to zużycie. A jest to obowiązek, musimy sprawozdawać, musimy się z tego rozliczać. Jak nie wyjdzie nam takie oszczędzanie, to zgodnie z artykułem 38 ust. 1 ustawy karze podlega ten, kto nie realizuje obowiązku wymienionego w artykule 37 ust. 1 i 3 ustawy. Kary wymierzane są w trybie administracyjnym przez prezesa URE i mogą wynosić nie więcej niż 20 tysięcy. No ale to też jest kwota. Także chciałbym Państwu o tym serdecznie tutaj przypomnieć, żebyśmy spróbowali razem, a po ustaleniach, jakich dokona zarząd i powiedzmy sobie o kierunkach oszczędności, też będziemy na bieżąco wszystkich informować i nasze jednostki organizacyjne również. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, że to tak naprawdę jest apel do wszystkich Państwa, również do osób prywatnych. Oszczędzajmy energię, bo to jest bardzo ważne, szczególnie teraz w tych trudnych czasach. Pierwszy zgłosił się tutaj Pan Radny Pająk. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, pozwólcie teraz wystąpić też w drugiej swojej funkcji, którą pełnię z burmistrzem. Burmistrz Piotr Petrykowski. Naprawdę w tej chwili przy wejściu w życie tej ustawy zastanawia się kompleksowo, jak ten temat, że tak powiem, rozwiązać na obszarze miejskim. Dziś też będziemy na ten temat rozmawiali. I chciałbym tylko zaznaczyć jedną rzecz, którą przekazał nam tutaj nasz minister, że kara dotyczy indywidualnie zarządcy, zarządzającego, dyrektora, starosty i płacone jest nie przez samorząd, ale z własnej kieszeni, jeżeli tego nie przypilnuje. Także to jest, kary są wszędzie pokazywane bardzo szybko, żeby jest winny do ukarania, ale jaką ciężką pracę trzeba wykonać, żeby to zrobić, te 10% obniżyć zużycie. To, co też u nas radni proponowali, wyłączanie oświetlenia na terenie miasta, nad jeziorkiem i tak dalej, to trzeba naprawdę delikatnie i ostrożnie podejść do pewnych rzeczy, bo to nie jest temat łatwy, zwłaszcza kiedy chodzi o, tak jak my tu wszyscy o tym rozmawiamy i na zarządzaniu kryzysowym, chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców na terenie powiatu. Także to jest naprawdę temat delikatny i do poważnego rozważenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Temat ważny. Pan radny Hilmanowicz zgłaszał się do dyskusji. Proszę. Przy okazji tego aktu prawnego, to czy samorząd
czy starostwo rozważało właśnie próbę zainstalowania, nie wiem, fotowoltaiki i tak dalej, czy my jakby jesteśmy w stanie to, nie wiem, zrobić, wykonać, no bo każdy, kto ma to fotowoltaikę, to widzi, jakie są możliwości tego, tym bardziej w tych dzisiejszych czasach. Czy my moglibyśmy gdzieś tam się pochylić o jakieś środki i tak dalej? Tak, ze środkami jest problem, bo rozważaliśmy takie możliwości. Próbowaliśmy nawet, że tak powiem, rozpoznać sytuację finansową, kto, gdzie i dlaczego mógłby nam pomóc. Okazuje się, że to nie jest takie proste. Mamy tam już kilka źródeł, dwa właściwie takie, z których moglibyśmy skorzystać. Przy czym jakby dalsze korzystanie z tej fotowoltaiki, no jakby, nie chcę długo się tego mówić, ale mija się jakby z celem, ze względu tam na pewne później konsekwencje, które musi ponieść taki ktoś, kto ma tę fotowoltaikę. Zobaczymy, no wrócimy teraz do tego, słuchajcie, to nakłada na nas obowiązek, że naprawdę pochylenia się nad tymi zmniejszenia. Przy czym my mieliśmy takie opracowanie, no widzicie, no to tak może bez mikrofonu byłoby wygodniej rozmawiać te tematy, które niekoniecznie wskazują na to, że ta fotowoltaika jest tak bardzo mocno opłacana. Jest pewien okres czasu, gdzie to rzeczywiście potem się okazuje, że nie do końca. No jak ktoś ma, to nie zgodzę się, bo jakby patrząc na budżet domowy, to no jest, 500 zł. Dlatego dobrze, to skończmy dzisiaj tę dyskusję. Ale szanowni państwo, nie wszyscy naraz, po kolei. Porozmawiamy sobie o tych różnych rzeczach, bo to są może, wiecie, różne formy przekazu, że tak powiem, w kwestii opłacalności fotowoltaiki. I tu musielibyśmy sobie jakby no, pokazać to, co my mamy porozmawiać. I bardzo poważnie rzeczywiście się nad tym zastanowić, jaką formę oszczędności przyjąć, no bo musimy coś zrobić, tak? Także dziękuję też za tą uwagę, bo to tak gdzieś chodzi, ale nie do końca jesteśmy przygotowani. Dziękuję bardzo. Jeszcze prosił o głos pan radny Pająk. Proszę uprzejmie. Szanowni państwo, panie przewodniczący, panie starosto. Szanowni państwo, jest jedna rzecz, o której trzeba my wiedzieć, że to wchodzi od 1 grudnia. Przez dwa dni nikt nie założy fotowoltaiki i dlatego to trzeba kompleksowo się zastanowić. Jeżeli były programy, można było z tego wcześniej korzystać. Miasto to zrobiło, wymieniło 1800 lamp oświetleniowych na LED. Teraz to się po prostu sprawdza, że to trzeba zrobić wcześniej. Ale tą ustawą generalnie wszyscy zostali zaskoczeni i każdy ma ten sam problem, czy fotowoltaikę. Ja nie neguję, czy ona jest zła, czy ona jest dobra, ale fotowoltaika działa wtedy, kiedy, tak jak w urzędach, które panowie mają rację, moim osobistym zdaniem, że ona jest potrzebna wtedy, kiedy wszyscy pracują w urzędzie, na przykład od 7 do 15 jest pobór prądu, wtedy o nią trzeba dbać, żeby było ociężona i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zużywa się prąd na bieżąco. Kto jak tam, co tam jeszcze ma, to już tam są inne rzeczy. Także naprawdę temat jest naprawdę delikatny i trudny teraz w tym momencie tak na gorąco do ogarnięcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak czy owak, problem jest i zadanie do wykonania jest. Kto z panów jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Nie widzę, wobec tego, że został wyczerpany porządek obrad, to w nadziei na jutrzejsze zwycięstwo z Argentyną kończymy dzisiejszą sesję. Trzymajmy kciuki jutro za Polaków. Zamykam 66. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.